Janek policzył, ile jest aligatorów w różnych zbiornikach wodnych i umieścił wyniki na wykresie. O ile jest mniej aligatorów w kąśliwych bagnach niż w jeziorze pożartym i gadzim potoku razem. Tutaj mamy wykres słupkowy narysowany przez Janka. Musiał wszystkie te miejsca odwiedzić i w każdym z nich liczyć zwierzaki. Ciekawe, jakie liczył i czy one nie chciały przypadkiem policzyć też jego. Pytanie dla nas brzmi, o ile mniej jest aligatorów w kąśliwych bagnach niż w Jeziorze Pożartym i Gadzim Potoku razem. Może najpierw zastanówmy się, ile jest aligatorów w Jeziorze Pożartym i w Gadzim Potoku razem. A potem sprawdzimy, o ile mniej jest ich w kąśliwych bagnach. Tutaj mamy Jezioro Pożarte, co za straszna nazwa. Słupek Jeziora Pożartego sięga do wysokości 6, czyli w Jeziorze Pożartym jest 6 sztuk aligatorów. I do tego dodajemy liczbę aligatorów z potoku gadziego. Ten słupek sięga do wysokości 9, czyli w potoku gadzim aligatorów jest 9. 9 sztuk. 6 plus 9 równa się, 6 możemy zamienić na 5 plus 1, 9 plus 101 to, to 10, i jeszcze to 5 to razem 15, czyli razem w jeziorze pożartym i w gadzim potoku jest 15 aligatorów. Teraz możemy odpowiedzieć na pytanie: o ile mniej niż 15 jest aligatorów w kąśliwych bagnach? Kto te nazwy wymyśla? Chyba chodzi o odstraszenie turystów. Tu mamy słupek kąśliwych bagien i sięga on do wysokości 12, czyli w kąśliwych bagnach jest 12 sztuk aligatorów. No to o ile 12 jest mniejsze od liczby aligatorów w jeziorze pożartym i w gadzim potoku razem czyli od 15. O ile 12 jest mniejsze od 15? Dowiemy się, jeżeli od 15 odejmiemy 12. Mamy 15 aligatorów, zabieramy z tego 12 i zostają 3. Jest o 3 aligatory mniej w kąśliwych bagnach niż w jeziorze pożartym i gadzim potoku razem.